Co działo się między 6 a 12 września, o tym powiem w tym filmie. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu tygodnia, w którym przypomnę, co działo się przez ostatnie 7 dni. A więc zaczynajmy. 8 września na blogu SC Software pojawił się post na temat sesji nagraniowej dźwięków do dodatku Iberia. W tym celu SC Software wysłało 2 swoich dźwiękowców na tereny Półwyspu Iberyjskiego do Portugalii i Hiszpanii, żeby mogli nagrać wiele dźwięków z tamtejszych lokalnych terenów, których przyjdzie nam do czynienia oczywiście w tym dodatku Iberia. 10 września pojawił się post na temat nowej ciężarówki do American Truck Simulator. Przypuszczenia się sprawdziły, będzie to ciężarówka marki Western Star, ale nie chodzi tu o żadną z dostępnych w chwili obecnej ciężarówek, ponieważ SC Software zapowiedziało, że kolejną ciężarówką będzie najnowsza ciężarówka od Western Star, która swoją premierę będzie miała dopiero 29 września. To jest pierwsze tego typu wydarzenie, kiedy SC Software dostało tak wcześnie licencję, tak wcześnie zezwolenia na tą ciężarówkę, która jeszcze nie ujrzała światła dziennego, a swoją premierę będzie miała dopiero za kilka tygodni. W chwili obecnej projekt ten nazywa się The Next Western Star, ale kilka dni po oficjalnej premierze tej ciężarówki pojawi się też oficjalne potwierdzenie, że wtedy już ta oficjalna i dostępna ciężarówka będzie już American Truck Simulator. Nie wiemy czy od razu, czy będzie trzeba jeszcze czekać kilka miesięcy, na tą informację przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, przynajmniej do początku października. Dodatkowo w tym poście można znaleźć 5 zdjęć, które ukazują co niektóre ujęcia z modelu ciężarówki, która w chwili obecnej już jest tworzona. Warto dodatkowo zaznaczyć, że tło na blogu też zostało zmienione, a na nim można zobaczyć większy zarys ciężarówki The Next Western Star. 10 września na blogu Promoc pojawiła się informacja na temat unikatowych znaków miejskich, które pojawią się na terenach mapy Promoc Canada. Tego samego dnia na fanpage'u Fikcyjnej Polski pojawiła się grafika, na której możemy znaleźć listę nowości, które pojawią się w wersji 1.4 tej mapy. Wersja 1.4 jest planowana na kolejną aktualizację 1.39 do Euro Truck Simulator 2 i ma ona zawierać m.in. ponad 300 km nowych dróg, 18 nowych miejscowości, są to poprawki, o których Matamet wspomniał po opublikowaniu tego zdjęcia, ale dodatkowo mają pojawić się też takie nowości jak powitania przy wjeździe na dane województwo, wagi inspekcji transportu drogowego, więcej życia na mapie, podmiana roślinności, dealer używanych ciężarówek, konwert wszystkich dźwięków mapy na nowy silnik F-Mod i wiele innych rzeczy. Nie są to wszystkie nowości, jakie mają pojawić się w wersji 1.4, ale na więcej informacji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. I ostatnia informacja, która tak ledwo załapała się do podsumowania, ale warto o niej wspomnieć, ponieważ została wydana już najnowsza wersja Truckers MP, która wspiera najnowsze wersje Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator, czyli wersję 1.38. Oprócz oczywistego wsparcia dla obu gier, zostało jeszcze dodane wsparcie do mapy Promoc 2.50, dodano obsługę dodatku Idaho i malowań z wydarzenia Cruising Idaho, usunięto wsparcie dla modyfikacji na lato, wsparcie dla modyfikacji na jesienną porę roku może pojawić się później w tym miesiącu. I z tych wszystkich informacji to by było na tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!